Ostatnie chwile przed operacją właśnie przywiozłem moją asystentkę, z którą jestem 12,5 roku ponad. Krok w krok towarzyszy mi wszędzie. Dzisiaj będzie miała operację. Świętuś! No jeśli ktoś myśli, że jest mi dzisiaj lekko, albo że łatwo jest oddać kochanego pieska na operację, to jest w błędzie. Bardzo się martwię, ale wiem, że jest w dobrych rękach moja piętka i że o 16 odbiorę ją już zdrową. Pomodlę się teraz w moim i intencji piętki świata. Cześć wszędzie ćwiczący, przed operacją mojego pieska w jego intencji wykonam kilka ćwiczeń na dworze. Raz, dwa, raz, dwa, raz. Wyskakujemy, oddechy równomierne. I wymachy rąk w górę. Raz, raz. I na boki, raz. I krążenia. I w drugą stronę. I jedna ręka w lewo, druga w prawo. Koordynacyjne ćwiczenia. Wieje silny wiatr, ale nie przeszkadza nam w ćwiczeniach. Jedna w prawo, druga w lewo. Do przodu i do tyłu. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. I unoszę kolana w górę. Wszędzie ćwiczący oczekuje na pieska.